Szanowni Państwo, ponieważ minęła godzina 15, więc zgodnie z planem otwieram 19 sesję Rady Gminy Wiwkowej. Na początku przedstawię, witam Pana Wójta, pracowników gminy, radnych i sołtysów. Na początku przedstawię Państwu proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie, sprawdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmian przekształcenia, w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego przedszkola w Porąbce Iwkowskiej w filię publicznego przedszkola w Iwkowej. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27/166/16 Rady Gminy Wiwkowej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Iwkowa. Punkt szósty, informacja wójta gminy o działalności międzysesyjnej. Punkt siódmy, dyskusja, wolne wnioski. Punkt ósmy, zakończenie obrad. Punkt pierwszy, otwarcie, sprawdzenie prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o przeprowadzenie głosowania. Problem techniczny. Jedenaście głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został przesłany radnym. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Wobec tego proszę o przeprowadzenie głosowania. Jedenaście głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Zanim przejdziemy do punktu czwartego, pragnę powitać rodziców z Nagórza, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Nie tylko z Nagórza, wobec tego wszystkich, aha, jeszcze pracownicy przedszkoli, akurat nie zauważyłam. Punkt czwarty, jest to podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego przedszkola w Porąbce Iwkowskiej w filię publicznego przedszkola w Iwkowej. Uchwała ta została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. Prosimy jeszcze Panią o krótkie zreferowanie uchwały. Szanowni Państwo. Tak jak omawialiśmy na komisji, uchwała ta dotyczy przekształcenia publicznego przedszkola. Tak jak wspominaliśmy wcześniej już na komisji, uchwała ta dotyczy przekształcenia publicznego przedszkola w Porąbce Iwkowskiej w filię publicznego przedszkola w Iwkowej. Tak jak już wspominałam, chodzi tutaj tylko i wyłącznie o cele organizacyjne. Przedszkole zostaje tak naprawdę w tym budynku, w którym jest, nie ma żadnych zmian kadrowych. Chodzi tylko o to, żeby w razie, tak jak wspominałam, dłuższego zwolnienia lekarskiego, mieliśmy możliwość przesunięcia nauczyciela na zastępstwo do przedszkola w Porąbce. Chodzi tylko i wyłącznie o włączenie tak naprawdę w strukturę organizacyjną przedszkola w Iwkowej. Z jednym dyrektorem, z jedną tak naprawdę kadrą, z tym, że kadra w Porąbce tak naprawdę de facto się nie zmienia. No, to już jest oddzielny temat. To już nie jest ta uchwała. Tak, dzisiaj nie podejmujemy żadnych zmian w organizacji, w działalności przedszkoli. Podejmujemy zamiar przekształcenia przedszkola w Porąbce Iwkowskiej w filię przedszkola w Iwkowej. Bez żadnych zmian wewnętrznych. Proszę Pani Rzeżycka. Przedyskutowali.
dyskutowaliśmy to na, przed chwilą na Komisji Oświaty. I jeszcze pragnę tutaj powiedzieć, że jest w tym uzasadnieniu, żeby się nikt nie martwił, że to jest filia publicznego przedszkola Wiwkowej i ona po prostu będzie nadal po prostu w budynku, w tym miejscu, w którym jest, i będą pracować te same osoby, będzie kontynuowana nauka, rodzice zostaną poinformowani, więc tutaj chodzi przede wszystkim o taką organizacyjną sprawę, jak między innymi zastępstwa, przesunięcie, bo nauczycieli w razie jakiejś nieobecności i innych pracowników. Więc Komisja tutaj Oświaty akceptuje to wszystko. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Wiwkowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego przedszkola w Porąbce Iwkowskiej w filię publicznego przedszkola Wiwkowej. Rada Gminy Wiwkowej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Podejmuje się zamiar przekształcenia z końcem roku szkolnego 2019-2020, to jest z dniem 31 sierpnia 2020 roku, publicznego przedszkola w Porąbce Iwkowskiej o strukturze organizacyjnej obejmującej jeden oddział w filię publicznego przedszkola Wiwkowej. Ustęp drugi. Filia przedszkola zostanie włączona w strukturę organizacyjną publicznego przedszkola Wiwkowej. Paragraf drugi. O zamiarze przekształcenia publicznego przedszkola w Porąbce Iwkowskiej zawiadamia się organ wykonawczy gminy Iwkowa, wójta gminy Iwkowa. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się i upoważnia wójta gminy Iwkowa do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia publicznego przedszkola w Porąbce Iwkowskiej w filię publicznego przedszkola Wiwkowej, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, w szczególności do 1. Zawiadomienia do dnia 29 lutego 2020 roku o zamiarze przekształcenia publicznego przedszkola w Porąbce Iwkowskiej w filię publicznego przedszkola Wiwkowej rodziców, prawnych opiekunów, uczniów. 2. Wystąpienia do małopolskiego kuratora oświaty w Krakowie o wydanie opinii w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego przedszkola w Porąbce Iwkowskiej w filię publicznego przedszkola Wiwkowej. 3. Wystąpienia do związków zawodowych nauczycieli o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego przedszkola w Porąbce Iwkowskiej w filię publicznego przedszkola Wiwkowej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iwkowa. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Dziesięć głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta większością głosów. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27/166/16 Rady Gminy Wiwkowej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych gminy Iwkowa. I tutaj prosimy panią Nowicką o przedstawienie tej uchwały. Szanowni Państwo, z dnia 31 sierpnia 2019 roku działalność swą zakończyły gimnazja. W związku z tym jest koniecznością dostosowanie do stanu faktycznego, jak i prawnego uchwały podjętej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej jednostek oświatowych. To jest wykreślenie dwóch jednostek oświatowych publicznego Gimnazjum Wiwkowej oraz Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum Wiwojakowej oraz zmiana nazwy Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojakowej na Publiczna Szkoła Podstawowa imieniem Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej oraz dodanie imion dla szkół pozostałych, które nie były wprowadzone. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Wiwkowej z dnia 24 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 27/166/16 Rady Gminy Wiwkowej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Wiwkowa. Rada Gminy Wiwkowej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 27/166/16 Rady Gminy Wiwkowej w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Wiwkowa wprowadza się zmianę polegającą na tym, iż paragraf drugi, ustęp drugi tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie. Jednostkami obsługiwanymi są 1. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Świętego Jana Pawła II Wiwkowej, 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Wiwkowej na Górzu, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia generała Marcina Kąckiego w Kątach, 4. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Władysława Orkana w Dobrocieszu, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej, 6. Publiczne Przedszkole w Wiwkowej, 7. Publiczne Przedszkole w Porąbce Iwkowskiej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iwkowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Jedenaście głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt szósty. Jest to informacja wójta gminy o działalności międzysesyjnej. Bardzo prosimy pana wójta o zabranie głosu. Szanowni państwo, serdecznie witam. Ostatnia sesja była 10 lutego, więc 2 tygodnie temu. I w tym spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, a dokładnie z rodzicami, i było to spotkanie w miejscowości Dobrociesz, Iwkowa na Górze i Iwkowa na Dole. Na tych spotkaniach były przedstawione aktualna sytuacja oświatowa, stan ilościowy, kadrowy oraz sytuacja ekonomiczna. Generalnie większość z radnych na tych spotkaniach była, więc znają państwo sytuację, jak ona była przedstawiona. Można powiedzieć, że takim generalnym wnioskiem z tych konsultacji jest to, żeby powołać zespół i pracować nad rozwiązaniem problemu, który jest w naszej gminie, zresztą nie tylko w naszej gminie, który związany jest właśnie z sytuacją naszej oświaty. Następnie odbyło się zebranie spółki wodociągowej w Porąbce Iwkowskiej. Tam była mowa o nowych przyłączach, o gospodarowaniu wodą, o zmianie klimatu, o tym, że tej wody jest coraz mniej, jak również o tym, że spółka wodociągowa z Porąbki Iwkowskiej oczekuje większego zasilenia z naszego wodociągu gminnego, komunalnego. No, muszę powiedzieć tak, że jako wójt nie podjąłem deklaracji, że będzie to możliwe z tego względu, że my też mamy ograniczone możliwości z tego względu, że my mamy ujęcie, skorzystamy z ujęcia gminy Łososina Dolna i tam są ograniczone możliwości tych ujęć. Tak samo są ograniczone możliwości pomp w tych ujęciach, w związku z tym nie zawsze jest możliwe, będzie w nieograniczony sposób dostarczanie tej wody. W związku z tym też musimy pamiętać o umowie, którą mamy, i tam mamy określone w umowie, ile tej wody możemy otrzymać z gminy Łososina Dolna. W związku z tym no, poinformowałem, że jak póki co to jest możliwe, natomiast nie jest to nieograniczona ilość tej wody, którą można pozyskać. Następnie odbyły się spotkania z mieszkańcami z terenu naszej gminy. Te spotkania dotyczyły punktu, gdzie są pewne problemy z przejściem kanalizacji. Mamy kilka, a właściwie dwa takie miejsca, gdzie jest problem, gdzie nie możemy przejść siecią kanalizacyjną. Te spotkania wniosły sporo nowego. W każdym razie no, część nam się udało przeprowadzić, część po prostu musimy ograniczyć i po prostu zmniejszyć jakby zakres tych inwestycji po to, żeby zakończyć już tą inwestycję.
i po tym zakończeniu budowy tej sieci będą już budowane przyłącza, o tym już wspomniałem na ostatniej sesji, ale przypominam, żeby Państwo, mieszkańcy, byli przygotowani, że pojawią się służby, które będą mierzyć, liczyć i będą przygotowywać informacje o tym, ile, gdzie ten przyłącz będzie przebiegał i też jaki koszt tego przyłącza będzie w najbliższym czasie. Następna sprawa, podpisaliśmy umowę na poszerzenie drogi w Dróżkowie Pustym, więc tam będziemy chcieć poszerzyć po to, żeby ta droga miała parametry, które są potrzebne. Następnie odbyło się spotkanie w Brzesku, na którym pożegnaliśmy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Pan komendant odszedł na emeryturę. W tej chwili jest osoba pełniąca obowiązki. No i będziemy czekać, kiedy albo kto będzie nowym komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Przy okazji przekazałem podziękowania od mieszkańców, od strażaków za długoletnią współpracę, bo ta współpraca, trzeba przyznać, że jest bardzo dobra pomiędzy naszymi jednostkami a Państwową Strażą Pożarną w Brzesku. Następnie został, czy jest w trakcie przetarg na budowę odcinka wodociągu Iwkowej. Ten wodociąg to jest, ten odcinek to jest od Iwkowa Sitkowo do domu weselnego Karolina. Tam wpłynęło 10 ofert. W tej chwili one są analizowane. No i myślę, że w ciągu miesiąca uda nam się wyłonić wykonawcę, jak również i podpisać umowę z tym wykonawcą. Spieszymy się z tą inwestycją z tego względu, że no przewidujemy, że może być to kolejny rok, gdzie będzie mniej wody i być może będzie potrzeba zasilenia, czy to Urbana, czy w drugą stronę, więc tutaj chcemy z tą inwestycją zdążyć przed 30 lipca. Tak jest zaplanowane. Następnie w związku z tym, że jest zbudowany ten wodociąg, musieliśmy ogłosić przetarg na inspektora nadzoru. Taki przetarg został ogłoszony, również spłynęły oferty i jesteśmy też na etapie wyboru najlepszej propozycji. Następnie przygotowaliśmy dokumentację na remont drogi wojewódzkiej pod Jastrzyłowa, no ale w tej chwili jest, że tak powiem, musimy się zastanowić, czy będziemy składać do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, czy mamy środki na udział własny w tym funduszu, więc tutaj myślę, że na komisjach na ten temat musimy porozmawiać, czy po prostu jest możliwe złożenie tego wniosku. Następna sprawa jest związana z odbiorem odpadów komunalnych. Pierwsza to jest taka informacja, że jest planowany odbiór odpadów wielkogabarytowych i jest następujący plan odbioru tych odpadów. Więc Wojakowa Dobrocież będzie to 3 marca, to jest wtorek. Następnie Iwkowa to będzie 4 marca, to jest we środę. I trzeci termin to jest, dotyczy miejscowości Kąty, Porąbka Iwkowska, Dróżków Pusty, Połom Mały. I to będzie 10 marca i to jest również wtorek. Tak wygląda harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. Ta informacja jeszcze będzie przekazana do księży proboszczy w poszczególnych parafiach, żeby odczytali komunikat, żeby Państwa poinformować, kiedy ten odbiór się będzie odbywał. W związku z tym, że już mamy uchwalone stawki, chciałbym poinformować, że każdy z mieszkańców jest zobowiązany do złożenia ponownie już nowej deklaracji, nowy wzór i nowa deklaracja. I termin złożenia tej deklaracji to jest 17 kwietnia tego roku, więc każdy z nas no, jest zobowiązany do złożenia tej deklaracji. Jak Państwo myślę, że wiecie, system został zmieniony. W tej chwili będzie odbiór, opłata za odbiór za odpady komunalne będzie od osoby.
i stawka od osoby to będzie 15 zł, pod warunkiem, że w danym gospodarstwie jest segregacja i dodatkowo tam musi być zbiornik odpady, kompostownik musi być na bioodpady. W przypadku, gdy ktoś nie będzie miał takiego zbiornika, czyli kompostownika, to stawka wówczas będzie 25 zł od osoby. Natomiast sytuacja o tyle się zmieniła, że kiedyś można było deklarować, że ktoś segreguje lub nie segreguje. Jeśli ktoś segregował, to miał stawkę połowę niższą. W tej chwili już nie ma czegoś takiego, w związku z tym wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregacji. Natomiast jeśli ktoś nie będzie segregował, zostanie to sprawdzone, wtedy jest namierzana kara za niesegregowanie śmieci i to jest po prostu już z urzędu naliczane. Tyle tytułem, a jeszcze a propos tej kary, to ona jest to trzykrotność stawki, czyli 75 zł za osobę miesięcznie, więc to jest dosyć, tak to wygląda, więc to jest dosyć dotkliwa kara. Bo normalna stawka jest 25, obniżona jest, jak jest kompostownik, na 15, a tutaj kara to jest trzykrotność z normalnej stawki, czyli 3×25 to jest 75 zł. Kary są, że tak powiem, dosyć dotkliwe, natomiast jak Państwo wiecie, tych śmieci nam przybywa z roku na rok coraz więcej. W związku z tym ta stawka też wzrosła w górę. Poza tym zmieniają się przepisy. Od września będzie odbiór już co 2 tygodnie. Natomiast my będziemy w tym roku mieć do lipca raz w miesiącu. Lipiec, sierpień będzie 2 razy w miesiącu, a od miesiąca września będzie co 2 tygodnie. Taki jest przepis i tak po prostu będzie to wyglądało. W związku z tym, jak Państwo słyszycie, system zbierania czy odbioru odpadów komunalnych się zmienia, ceny rosną, to jest spowodowane również cenami, wzrostem cen na wysypiskach, wzrostem opłat, jak również i wzrostem wynagrodzeń dla pracowników, więc to wszystko się jakby kumuluje. No i oczywiście wzrost ilości tych śmieci, bo to trzeba powiedzieć, że z roku na rok, nie tylko w naszej gminie, ale generalnie w naszym społeczeństwie, tonaż albo ilość śmieci odebranych jest coraz większa, no i automatycznie za to trzeba więcej płacić, w związku z tym stawki również rosną. Tyle tytułem moich informacji. Jak będzie trzeba, to jestem do dyspozycji. Dziękuję panu wójtowi. Przechodzimy do punktu 7, jakim jest dyskusja, wolne wnioski. Tutaj pani sołtys Dobrociesza prosiła, aby mogła pierwsza się wypowiedzieć. To ja tak. Zwracam się z prośbą w imieniu swoim Rady Sołeckiej mieszkańców o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego. W Dobrocieszu planujemy termomodernizację budynku. Sprzyjają temu warunki i firma, która jest po prostu do tej pracy, ma wolny termin, jest gotowa, chętna i zwracamy się z prośbą o uruchomienie tych pieniążków. To jest u nas kwota 20 tysięcy i przekazanie jej na ręce pani dyrektor. Ona po prostu wydaje w sposób tak kompetentny jak najbardziej. Nie terminu, kiedy po prostu mogłyby być te pieniążki, kiedy mogłyby być te pieniążki przelane, żeby po prostu rozpocząć pracę. I drugi mam takie pytanie, czy gospodarstwa, które posiadają obory, ludzie, którzy chowają bydło, mają obory takie przydomowe i czy to może być kompostownikiem w takim gospodarstwie? Nie, to chcemy po prostu wiedzieć. Z mojej strony dziękuję.
Dobrze, pani Czyżycka Duda. Ja dziękuję. Ja po tych spotkaniach, jako tutaj występuję jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Porządku Publicznego i w wyniku spotkań i komisji, spotkanie z rodzicami padła taka propozycja, żeby powołać taki zespół i ja tutaj jako przewodnicząca wnioskuję o powołanie zespołu do spraw oświaty terenu gminy Iwkowa i myśmy tutaj sobie na komisjach przedyskutowali i prosimy, żeby w skład tej komisji wchodzili skarbnik gminy, pracownik referatu oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli, po jeden przedstawiciel rady rodziców ze szkół i przedszkoli, z każdej szkoły i przedszkola, przewodniczący poszczególnych komisji rady gminy, przewodnicząca rady gminy i wójt gminy oraz pani, która tam będzie protokołować. To jest mój wniosek i prosimy o uszanowanie, bo jest to wola i oświaty i prośba rodziców. Natomiast kiedy będzie po powołaniu pierwsze spotkanie, to znaczy kiedy będziemy mieć dokładną informację, jaką będziemy mieć subwencję, powstanie metryczka, żebyśmy wiedzieli na czym będziemy bazować. To jest taka moja propozycja, znaczy wniosek w tym momencie. Dziękuję. Ja jeszcze również potwierdzę, że taki wniosek był zgłaszany przez rodziców, jak również na zebraniach w Dobrocieszu i w Nagórzu. I tutaj zobowiązujemy pana wójta o przekazanie informacji do szkół, aby zdeklarować się, kto chce uczestniczyć i pracować w tym zespole. Pan Pajor, proszę. Ja chciałem jeszcze zapytać, czy jest jakaś wiadomość od pana starosty, który na poprzedniej sesji go zapraszali do udziału na temat budowy drogi Wojakowa Ujanowice Sechna. I jeszcze jedno pytanie, czy pojechał ktoś na to spotkanie oświatowe do Poronina z Urzędu Gminy? Może tutaj, jeśli mogę, bo to do uzupełnienia od naszej pani sołtys Wojakowej nie ma i tutaj do niej takie prośby są zgłaszane. Raz o właśnie tą informację o drogach, natomiast ta droga na Wojakowa, konkretnie Koziny i dalej w stronę Seknej, ona uległa dość dużemu zniszczeniu. Tam nie ma prawie poboczy albo poboczy, ten asfalt jest bardzo zgufrowany, żeby nad tym się zastanowić. Tak samo przy moście, dalej w tych Kozinach tworzą się takie niebezpieczne kałuże, dziury, dlatego że tam jest jeszcze zwężenie, trzeba też tą, znaczy nie tyle prędkość, ile ustąpić pierwszeństwa przejazdu, więc prosimy na to zwrócić uwagę i też pytają się mieszkańcy, co dalej z chodnikiem, to było od Wojakowej do pani chyba Poślińskiej, bo projekt wiem, że został już chyba 2 lata temu wykonany. Został on w sumie tak częściowo wstrzymany ze względu na drogę tą powiatową, jeżeli będą jakieś możliwości jej robienia z funduszy powiatowych. Chociaż mam od pana Potępy takie dwie przykre informacje, bo spotkaliśmy się, nie? Że priorytety, akurat ta droga nie ma tych priorytetów, kiedy są badane dofinansowania. Raz, żeby łączyła drogę o innej kategorii, na przykład z drogą wojewódzką, czego się nie łączy, bo idzie od powiatu do powiatu. I druga, że musimy mieć tam też duże uregulowania prawne, a szczególnie w tych Kozinach, co też jest takim utrudnieniem. Ale nie poddajemy się, będziemy pracować dalej. Tej nocy, przepraszam, burza, bardzo zostały wypłukane pobocza na drodze Sechna Ujanowice. Ja chciałem zapytać o możliwość skorzystania z programu lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji, ponieważ pojawiła się możliwość skorzystania z tego programu od naszej gminy. Jest to program z bogatą ofertą dla osób dorosłych. Oczywiście zajęcia są dopasowane do profilu, do zainteresowań osób, które mogą być adresatami. Między innymi jest bogata oferta dla seniorów, ale ogólnie też można być dla wszystkich. A ja pytam dlatego, że w związku z tym, że po części zajmuję się z ruchem ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy, wiem, że też z tego programu można zorganizować szkolenia dla druhów ratownicze, między innymi KPP, czyli kwalifikowaną pierwszą pomoc, oraz dodatkowe uprawnienia, które no, na wolnym rynku kosztują no, kilkaset, nawet do 1000 złotych.
Wiem, że takie osoby są chętne do przejścia pewnych szkoleń i w związku z tym chciałem zapytać, czy udało się coś przeanalizować odnośnie tego programu na terenie naszej gminy. Dziękuję. Pani sołtys z Kątów, proszę. Rozmawiałam pewnego czasu z panem wójtem i pan mi powiedział, że by przypomnieć tą sprawę, więc problem jest w tym, że Kąty, mieszkańcy Kątów Zatoki proszą o naprawienie kładki Kątów Zatoki koło Górale. Tam przechodzą dzieci do szkoły na skróty, tam są deski przegniłe, skrzypią, no i stwarza to niebezpieczeństwo. A druga sprawa to o ten nieszczęsny ciąg pieszy w Kątach. Po tym remoncie on jest gorszy niż był przedtem. Jest nierówny, są muldy, są z boku się kruszy. Nie ma 10 metrów prostego odcinka. To jest taka fuszerka, że to nie jest na te czasy, to nie jest na XXI wiek. No i nie wiem, co z tym robić dalej. Nie mówiąc już o tych słupach, jeszcze raz przypominam, żeby coś z tym zrobić. To jeszcze ja też do powiatu. Już była zgłaszana dziura na wysokości tartaku w poboczu. To jest dosyć duża dziura, szeroka i głęboka przede wszystkim. I zaniżone pobocze na drodze powiatowej koło kościoła Wiwkowej. Można? Pan Gwiszcz, proszę. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli odnośnie tej drogi gminnej, którą żeśmy zbudowali, od mostu aż do góry, do drugiej powiatówki. Wszystko jest w porządku, tylko że rowy są tak teraz zarosło tymi haściami. Jest tam dużo śmieci, tego wszystkiego. No trzeba by było o to zadbać. Jakimś sposobem jest to droga gminna. Tutaj chciałem również powiedzieć, że od tej drogi w stronę Lipowej potrzeba by było rowy pogłębić, bo woda nie idzie, a niektóre mostki są prawie zamulone, to też nie może iść niebo. To wszystko się z biegiem czasu obsuwa i zaczyna się to robić takie trudne. Mam jeszcze pytanie w związku z tym, co pytała pani sołtys z Dobrociesza, bo ja również przeznaczyłem na tę szkołę w Dobrocieszu 4000 zł na tato termoizolację. No i też bym chciał wiedzieć, jakby wójt odpowiadał jej, no to przynajmniej usłyszę, czy te pieniądze, bo to idą takie słuchy, że te pieniądze są wstrzymane. To przecież było zebranie, było głosowanie, to chyba prawnie, ja wiem, że musi, bo to są pieniądze gminne i przez gminę są rozliczane, ale musiałaby chyba być zebranie drugie, odwołanie, to wszystko, to nie jest takie proste i wyście musielibyście jeszcze raz, czyli my, Rada, przegłosować. No więc pytam, czy to jest prawdziwe, bo ludzie różne rzeczy pytają. Jeszcze mam pytanie jedno, to znaczy w związku z drogami, to tak jak powiedziałem, te drogi w stronę Lipowej i są jeszcze znaki drogowe też na tej drodze u nas, trochę ruszone, bo teraz jest wilgoć i to wszystko, jakby były te rowy poprawiane, to chciałbym, żeby i to było poprawione. Na razie to wszystko, dziękuję. Mogę? Ja mam takie pytanie, może najważniejsze odnośnie zwrotu VAT-u. Czy jest jakieś światełko w tunelu? Tam jeszcze chcieliby zabrać głos rodzice, więc proszę przekazać tam mikrofon. Dzień dobry, witam Państwa. Ja reprezentuję Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej Wiwkowej na Górzu i w nawiązaniu do tego, co Pan Wójt wcześniej omawiał działalność swoją międzysesyjną, 13 lutego bieżącego roku w naszej szkole odbyło się takie spotkanie. Po tym spotkaniu Rada Rodziców chciała wystosować oficjalne oświadczenie i złożę je na ręce Pana Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy. I pozwolą Państwo, że odczytam to oświadczenie. Bardzo proszę o zaprotokołowanie. Oświadczenie. My, rodzice uczniów uczęszczających do publicznej szkoły podstawowej Wiwkowej na Górzu, wyrażamy jednoznaczny sprzeciw. Protestujemy i nie zgadzamy się na podejmowanie działań zmierzających do likwidacji szkoły, do której uczęszczają nasze dzieci. Wyrażamy oburzenie i sprzeciw na podejmowane działania Pana Wójta w kierunku likwidacji szkoły i używania argumentów, których ubliża godności naszych dzieci i nas jako rodziców. Nie wyrażamy zgody na to,
aby o naszych dzieciach mówiło się, że uczęszczają do małej szkoły i dlatego są nieuspołecznione, niezaradne życiowo. Podawanie takich argumentów jest nieuzasadnione i godzi w dobro naszych dzieci. Nasze dzieci osiągają dobre wyniki w sprawdzianach zewnętrznych, podejmują naukę w szkołach średnich o wysokich rankingach edukacyjnych. Bardzo dobrze odnajdują się w społecznościach wielkomiejskich. Dzieci nasze są kreatywne, a absolwenci naszej szkoły zakładają firmy bardzo dobrze prosperujące na terenie gminy i wpłacają podatki do budżetu gminy. Nie zgadzamy się na to, aby pan wójt, szukając argumentów za likwidacją naszej szkoły, powoływał się na brak bazy lokalowej i niewystarczającego zaplecza edukacyjnego. Szkoła nasza ma wystarczającą bazę lokalową o wysokiej ilości i wielkości sal dostosowanych do potrzeb edukacyjnych. Jest wyposażona bardzo dobrze w pomoc naukowe do realizacji programu na każdym etapie edukacyjnym. Wysuwanie argumentów przez pana wójta mówiących o tym, że nasza szkoła nie spełnia wymogów edukacyjnych na poziomie innych większych szkół w gminie, jest zupełnie nieuzasadniona i nieuprawniona. Wśród argumentów pana wójta za potrzebą likwidacji naszej szkoły pojawiły się propozycje realizowania większej liczby zajęć sportowych, językowych w szkole, do której po likwidacji będą zobowiązane uczęszczać nasze dzieci. Jest to... Jest to argument nieuzasadniony, ponieważ nasze dzieci mają wystarczającą ilość zajęć sportowych realizowanych w programie szkolnym i pozalekcyjnym. Szkoła posiada bardzo dobrej jakości boisko sportowe z powierzchnią poliuretanową, w wykonaniu którego mieliśmy duży udział. Mamy bardzo dobrze zagospodarowany plac zabaw dla dzieci, strefę fitness na świeżym powietrzu. Dzieci nasze wyjeżdżają na basen, lodowisko, biorą udział w licznych zawodach sportowych, osiągają bardzo dobre wyniki sportowe. Przewiezienie dzieci do szkoły w Iwkowej nie będą miały możliwości uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z racji tego, że planowane są dowozy. Nasze dzieci mają również wystarczającą ilość zajęć językowych, biorą udział w projektach językowych, a efektem ich umiejętności są wysokie osiągane w sprawdzianach zewnętrznym. W tym roku uczniowie nasi znaleźli się na drugim miejscu, jeśli chodzi o wynik ósmoklasisty na terenie naszej gminy. Nie zgadzamy się na to, aby pan wójt, powołując się na nieuzasadnione argumenty, doprowadził do likwidacji naszej szkoły, która funkcjonuje w niezmiennej formie od zakończenia II wojny światowej. Liczba dzieci od wielu lat się nie zmniejsza. Pan wójt w uzasadnieniu pomysłu na likwidację szkoły przywołuje również argument ekonomiczny, twierdząc, że szkoła nasza jest dużym obciążeniem dla budżetu gminy. Jednak przemilczany jest fakt, że szkoła nasza otrzymuje z budżetu państwa zwiększoną subwencję na ucznia i jest on znacznie wyższy od kwoty, która została zaprezentowana na spotkaniu z rodzicami. Likwidacja naszej szkoły będzie generować dodatkowe koszty dowozu, zapewnienia dzieciom opieki i świetlicy oraz zostanie zmniejszona subwencja z ministerstwa, ponieważ dla szkół o dużej ilości dzieci subwencja jest niższa. Nie zgadzamy się z argumentem pozyskiwania oszczędności kosztem naszych dzieci, ponieważ ten argument jest zupełnie nieuzasadniony. Mam taką osobistą prośbę, żebyśmy państwo radni przyjęli taką zasadę, że uczeń w naszej gminie nie jest kosztem. Nie zgadzamy się z argumentem pozyskiwania oszczędności kosztem naszych dzieci. Inwestycja w edukację jest najlepszą inwestycją w przyszłość gminy, w jej rozwój. Wykształceni mieszkańcy gminy będą wartością dodaną do jej bogactwa i rozwoju. Nie zostały nam również przedstawione wyliczenia, które miałyby wykazywać domniemane oszczędności. Zwracamy się do Rady Gminy Iwkowa z prośbą, aby powstrzymać działania zmierzające do realizacji pomysłu likwidacji naszej szkoły. Pomysł ten jest nieuzasadniony, niosący nieodwracalne zagrożenie wielkiego spustoszenia edukacyjnego, kulturalnego i społecznego naszej małej społeczności lokalnej w Iwkowej na Górzu. Zwracamy się do Rady Gminy Iwkowa również z prośbą, aby w planowaniu wydatków i inwestycji
dokonywać starannych analiz i z odpowiedzialnością podejmować decyzje o kolejnych inwestycjach i zaciąganiu na nie kredytów. Oczekujemy również od pana wójta zaniechania działań zmierzających do likwidacji naszej szkoły, a państwa radnych bardzo prosimy o odpowiedzialne decyzje dla dobra gmin i naszej małej, lokalnej społeczności zamieszkującej jej obrzeża. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Dzień dobry. Moje nazwisko Sławek Danuta. Pracuję od 30 lat w przedszkolu na stanowisku kucharki. Gdyby nie parę dni temu pani dyrektor nie zrobiła zebrania i poinformowała nas, pracowników, że o likwidacji kuchni, to na pewno bym nie tu i niektórych rodziców nie było. Ale było to tak stanowczo powiedziane, że 30 lat pracując na tym stanowisku bez jakiegokolwiek uszczerbku, nawet do wójta nie było żadnego zgłoszenia, że coś się w kuchni, w przedszkolu, coś się stało, czy nawet i sanepid. Stanęliśmy na wysokości zadania jako przedszkole, które wprowadził sanepid, nowoczesne metody. Byłyśmy pierwszą placówką i to nie dzięki pani dyrektor, nauczycielom, tylko dzięki, zawdzięczam to sobie, pani intendentce i pani Marysi, która cały czas nas wspiera, pomaga, ale nie tylko nasza praca to wygląda, że ja w kuchni jestem, bo i trawy trzeba skosić, krzewy wyobcinać, a nawet dziecku pampersa założyć, bo może niektórzy nie wiedzą, że praca kucharki, nie żebym się chwaliła, bo to nie o to chodzi, bo ja nie potrzebuję żadnych zasług, bo ja to robię dla dzieci od 30 lat. I jakiś ten szacunek, panie wójcie, należy się do pań i do przedszkola, a tym bardziej ja gotuję najmniejszym dzieciom. Nie żadne cateringi, jak nam pani to dyrektor powiedziała i nawet nam obrała stanowiska. Już to znakiem tego, że co, że już jest wszystko tam podjęte? Nie, to takimi rzeczami po prostu raczej i z takimi małymi dziećmi, z cateringiem, to jest nieaktualne. A mówienie, że my rodziców buntujemy, tak, myśmy tylko zapowiedziały, że coś takiego pani dyrektor nam poinformowała nas. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Dzień dobry, moje nazwisko Ania Krzyściak. Panie wójcie, ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna panią z kuchni za to, jak gotują. Mój syn, co nie zawsze wszystko lubi, no uwielbia. Uwielbia. Ja naprawdę, tak jak reklamuje się w telewizji, wszystko w brzuszku się zaczyna i chciałabym, żeby kuchnia w przedszkolu w Porąbce i w Iwkowej, przede wszystkim w Iwkowej, bo moje dziecko chodzi do Iwkowej, została i panie gotowały dalej tak, jak gotują. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? To w takim razie tak, szanowni państwo, jeszcze ja. Wojtek Hila, dyrektor Ośrodka Kultury w Iwkowej. Wystosowałem do państwa oficjalne pismo zaraz po sesji ostatniej, no bo na tej sali padło zdanie, żeby generalnie z wypowiedzi jednej z osób, która prezentowała stanowisko zamknięcia ośrodka kultury, można było wywnioskować, że jesteśmy w tej chwili przed wyborem pomiędzy rozwojem i kształceniem dzieci z Iwkowej na Górze, a działalnością ośrodka kultury. No mnie się wydaje, że to jednak nie jest prawda, bo przede wszystkim chciałem zaznaczyć, że w przypadku likwidacji ośrodka kultury zabieramy możliwość uczestnictwa w kulturze wszystkim, z terenu całej gminy. Oczywiście nie w każdej kulturze, bo każda placówka oświatowa czy parafia to oczywiście pełni funkcję kulturalną. Natomiast chciałem się tylko oprzeć kilkoma danymi, nie będę państwu referował tego wszystkiego, natomiast w działalność ośrodka kultury zaangażowany jestem nie tylko ja i nie tylko pracownicy, którzy
Notabene w tej chwili pracują za najniższą krajową praktycznie, bo tam jest różnica około 100 zł. Nie mamy 13 wynagrodzenia, ale jakby nie o to nam chodzi. Chodzi o to, że co tydzień w naszych zajęciach uczestniczy prawie 200 osób. Cały czas mówimy o kosztach, o utrzymaniu i tak dalej. Więc trzy nasze zespoły folklorystyczne, znaczy trzy grupy folklorystyczne i orkiestra to łącznie niecałe 40 tysięcy złotych. Gdzie wchodzi w to, wybaczcie Państwo nerwy, gdzie wchodzi to w to wynagrodzenie instruktorów i wchodzi bieżące utrzymanie. Na wydarzeniach organizowanych przez nas, nie mówię tylko o wydarzeniach plenerowych, ale o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych, są to wydarzenia kulturalne, sportowe, jest zawsze więcej niż 800 osób, a gdyby doliczyć jeszcze wydarzenia plenerowe, to jest to zawsze kilka tysięcy. I tak kilka suchych faktów odnośnie działalności ośrodka, bo usłyszałem, że to oczywiście na pewno jest plotka, ale doniesiono mi, że krąży taka pogłoska, że Gminny Ośrodek Kultury wydaje na imprezy plenerowe, bo w ogóle zaoszczędzimy na tym bardzo, i Gminny Ośrodek Kultury wydaje rocznie na imprezy 600 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej 600 tysięcy złotych na imprezy wydaje, strzelam, za 15 lat, za 12 może, a może za 16, bo jak się uda pieniędzy zewnętrznych pozyskać, tak jak w ubiegłym roku, gdzie wspólnie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, ale także dzięki ogromnej życzliwości sponsorów, pozyskaliśmy ponad 130 tysięcy złotych, bo 50 tysięcy to jest nasz wypracowany dochód za różne rzeczy, a dodatkowo ponad 70 tysięcy złotych pozyskaliśmy dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa na działania dla wszystkich osób, dla całej gminy. 10% budżetu ponad naszego to jest utrzymanie bieżące budynków. Jesteśmy administratorem tej sali, jesteśmy administratorem sali w Porąbce Iwkowskiej, gdzie jest klub seniora, czy jesteśmy administratorem części remizy w Wojakowej. W związku z tym wszystkie koszty ciążą na naszym budżecie, który i tak będzie obciążał w przypadku ewentualnej likwidacji budżet gminy. W związku z tym pozyskaniem na zewnętrzne imprezy ponad na dwie największe, bo mówimy w tym momencie o dwóch największych imprezach, pozyskaliśmy ponad 54 tysiące z różnych pól i z różnych programów. W związku z tym roczny, albo inaczej, wydatek na te dwie największe nasze imprezy plenerowe w ubiegłym roku, konkretnie mówię o 2019, to są okolice 24 tysięcy złotych za dwie imprezy plenerowe. Żadna z nich nie była biletowana, wstęp był wolny. W miarę możliwości wydaje mi się, że były zrobione na niezłym poziomie, bo skoro się mówi nawet w Chinach o Iwkowej, to musiało to jednak być na pewnym poziomie. Ośrodek Kultury współorganizuje wiele różnych rzeczy. Nagłaśnia pikniki, inne święta, występy organizowane przez szkoły, parafie, umożliwiając wszystkim wymierne oszczędności. Bo zewnętrzna firma za każdą taką usługę bierze pieniądze. Dzisiejszy przykład sesji Rady Gminy, ja tak troszkę może przekornie, emocjonalnie zareagowałem na te ostatnie rzeczy tutaj podczas sesji i zapytałem firmę zewnętrzną, jaki byłby koszt obsługi sesji, czyli przygotowania takiego sprzętu, udostępnienia go. Sprzętu, który tak na marginesie kupiony jest ze środków zewnętrznych, a nie z budżetu własnego. I to jest około 2,5 tysiąca złotych za sesję. Sesji mamy w roku 15, to jest 37,5 tysiąca. To jest, drodzy Państwo,
No mój etat się utrzymuje praktycznie z tej jednej działalności. Zresztą nie chodzi już, tak jak mówię, nie chodzi o mnie, bardziej chodzi mi o to, że moi pracownicy, którzy również są po studiach w większości, którzy mają doświadczenie w tym, co robią, pracują, tak jak wspomniałem, za te 200 zł więcej niż najniższe krajowe, ale nie wszyscy. W zeszłym roku nagraliśmy płytę z zespołem Iwkowianie, który wczoraj występował w Zelm. Też odbiło się to fajnym echem. Już dzisiaj mamy informacje w naszym mieście partnerskim. Koszt wydania płyty, nagrania płyty, dlatego że większość tutaj robimy razem i to, co pani przed chwilą powiedziała z przedszkola, tutaj każdy robi wszystko. I całkowity koszt 500 płyt, 500 opakowań, 1446 zł. 4 lata temu, gdzie mieliśmy na to zewnętrzne środki, nagrywaliśmy płytę w studiu w Nowym Sączu, kosztowało nas to 12 tysięcy złotych. Więc dziesięciokrotność została. Drodzy Państwo, jak słyszycie, głos mi się już trochę trzęsie, więc zaoszczędzę czytania tej całości Państwu. Natomiast chciałbym powiedzieć tylko tyle, że znakomicie o kulturze, jak zresztą zwykle wyraził się Jan Paweł II, który powiedział, też nie będę całości cytował, ale fragment jego cytatu, że naród nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale w oparciu o własną kulturę, która okazała się w wypadku Polski potęgą większą od wszystkich potęg. Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i przez nią tworzy siebie. Jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia, współdziałania ludzi. Powstaje na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Drodzy Państwo, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że przyszło nam się zmierzyć z dużym problemem. I rozumiem, że musicie podjąć jakieś trudne decyzje. Ja życzę, tak nie chcąc niczego i nikogo zamykać i nigdzie, żebyście podjęli decyzję taką, która będzie możliwie najlepszą dla wszystkich mieszkańców gminy Iwkowa. Dziękuję. Szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy naszej gminy, trudno się nie odnieść do sesji, która ostatnio jest transmitowana, zresztą wszystkie sesje są transmitowane. Trudno się nie odnieść do tej właśnie 18 sesji, gdzie padły tutaj różne pomysły. Z naszego punktu widzenia zupełnie krzywdzące, jeśli chodzi o kulturę. Powiem tylko tyle, że tutaj tak jak Państwo mieszkańcy odnosili się do tego, że ich dzieci zostały przedmiotowo potraktowane, tak również ja również poczułam się, że wszystkie osoby, czyli czytelnicy, użytkownicy biblioteki, bo nie wszyscy tylko czytają, ale też korzystają z innych naszych propozycji, że też mogli się czuć bardzo potraktowani po prostu przedmiotowo, a nie podmiotowo. Stanowimy naprawdę jedną społeczność. Nasza gmina to jest społeczność lokalna. I jak Państwo wiecie, a mnie przynajmniej się tak wydaje, a jeśli chodzi o wiedzę, to na pewno tak wygląda. Nasze państwo zadbało o to, żebyśmy mieli przynajmniej jedną bibliotekę publiczną, dostępną dla wszystkich mieszkańców w gminie. I tak jest w całym kraju. I wydaje mi się, że jeśli Państwo nie podejmiecie właściwej, mądrej decyzji, to my tu wszyscy będziemy, nie wiem, jak poddani jakimś eksperymentom. Ja na dzisiejszą sesję też proszę mi wybaczyć, że te emocje są przeogromne, bo my też rozmawiamy, do nas przychodzą ludzie, mówią wprost, żebyśmy bronili kultury i naprawdę jest nam trudno. Powiem też, że przygotowałam dzisiaj list otwarty do mieszkańców naszej gminy. Ten list zamierzamy opublikować i złożę ten list dzisiaj na Państwa ręce. Zamierzamy go też opublikować, żeby był ogólnie dostępny, bo okazuje się, że ludzie w ogóle nie wiedzą, co się dzieje w naszej gminie.
są tylko przypadkiem gdzieś, dowiadują się, że coś zagraża, nie wiem, kulturze, czytelnictwu, środkom, które i tak, jeśli chodzi o nasze tutaj dwie instytucje kultury, są po prostu, Państwo wiecie, naprawdę bardzo małe. Ja 30 lat temu przechodziłam taką historię, gdzie kazano nam ograniczyć wszystko. Wtedy tworzyły się tutaj samorządy. I powiem tak, ograniczyliśmy etaty, których naprawdę jest w naszej jednostce minimum na 3/4, co uważam, że po prostu było naprawdę wtedy złe, ale przetrwaliśmy ten okres, przyszły lata lepsze. Wróciliśmy do etatów. I po prostu dzisiaj, po 30 latach, również przyszło mi przechodzić podobną sytuację. I powiem może jeszcze, bo nie wiem, czy odczytam Państwu ten list, bo to będzie jakby pokazanie biblioteki i swego rodzaju sprawozdanie tego, co biblioteka robi i czym, jakie ma znaczenie dla społeczności. Zadawano mi te 30 lat temu, albo przez ostatnie dekady, prawie w każdej sytuacji, kiedy chodziło o dzielenie środków i o zabieganie, przynajmniej z mojej strony, o większe środki finansowe na działalność biblioteki, ja naprawdę słyszałam zawsze pytania. To proszę Panią, komu mamy zabrać? Ja dzisiaj nie chcę odpowiadać na takie pytania. Tym bardziej, że proszę Państwa, wszyscy jako jedna społeczność jesteśmy powiązani tutaj rodzinnie przez osoby znajome i powiem, że naprawdę burzę się, jeśli ktoś traktuje na przykład pracowników instytucji kultury czy pracowników urzędu gminy jako ludzi drugiej kategorii, bo my naprawdę teraz jesteśmy na minimalnej krajowej już w grudniu. 3000 to ma być minimalna. My będziemy poniżej tej pensji zasadniczej. Także proszę Państwa, proszę mnie nie pytać. Uważam, że powinniście Państwo podjąć decyzję naprawdę najbardziej taką przemyślaną, dalekowzroczną, bo my tutaj będziemy wszyscy wspólnie będziemy upominać się o swoje, a pewne rzeczy mogą zostać po prostu zaprzepaszczone i nigdy tego nie odrobimy. Przypomnę tylko pamiętną sesję. Ja w niej nie uczestniczyłam, znam ją tylko z opisów historycznych. Pamiętna sesja, kiedy nasza gmina została włączona do gminy Czów. Nie wiem, co nam grozi, bo tak naprawdę to tylko wymyślamy, jakie mamy przed sobą wizje. Trzeba powiedzieć, trzeba zastanowić się i powiedzieć ludziom wszystkim wprost, co Państwo radni zamierzacie. Ja wiem, że to są trudne decyzje, ale kiedyś radni nie podejmowali łatwiejszych decyzji. Także pozwólcie Państwo, że przeczytam w obronie oczywiście biblioteki, którą reprezentuję i wszystkich czytelników i użytkowników tej instytucji, że odczytam ten list, który będzie po prostu już ogólnie dostępny, żeby nikt nam nie zarzucił, że nie broniliśmy też tutaj tej kultury. List otwarty. W ostatnich dniach w naszej gminie toczą się burzliwe dyskusje wywołane kryzysową sytuacją związaną z finansowaniem oświaty. Podczas 18. sesji Rady Gminy w Iwkowej padły między innymi głosy, które wprost odnosiły się do możliwości pozyskania oszczędności z ograniczenia działalności Ośrodka Kultury i Biblioteki. Jednym z pomysłów na rozwiązanie problemu z finansami jest sprzedaż obecnego budynku biblioteki, przeniesienie zbiorów do szkoły podstawowej w Iwkowej i przekazanie środków ze sprzedaży na potrzeby oświaty. Chociaż wiadomym jest, że przekazanie tej kwoty nie uzdrowi sytuacji i nie zabezpieczy naszej gminy przed kłopotami finansowymi w przyszłości. A pomysł przeniesienia biblioteki poza centrum gminy spowoduje wykluczenie wielu grup czytelniczych, stagnację tej placówki i wręcz jej śmierć. Ulokowanie biblioteki w pomieszczeniach szkoły nie jest dobrym rozwiązaniem, zważywszy na fakt, że biblioteka, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych, jest miejscem, do którego każdy ma prawo dostępu. Jak zatem będzie można pogodzić bezpieczeństwo uczących się w tej szkole dzieci z ogólnodostępną dla wszystkich osób placówką? To takie retoryczne
pytanie było. Jak Państwo radni doskonale wiecie, nasza gmina otrzymała dofinansowanie na budowę nowej biblioteki z osi priorytetowej rewitalizacja przestrzeni regionalnej działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu pod nazwą Iwkowskie Centrum Aktywności, przebudowa i rozbudowa budynku byłej orężadziarni w Iwkowej na cele kulturalne, społeczne i usługowe wynosi 8 131 270 zł. Na kwotę tę składają się środki z Unii Europejskiej w wysokości 5 930 046 zł oraz wkład własny gminy, który wynosi 2 201 223 zł. Oczywiście kwota, którą już rozdzielono, której jeszcze nie ma w ogóle. W założeniu znaczną część kwoty na wkład własny gmina zamierza pozyskać ze sprzedaży budynku, w którym obecnie mieści się biblioteka. W związku z powyższym niepokoić może brak sprzeciwu ze strony radnej naszej gminy wobec pomysłów, które pojawiły się podczas wspomnianej już sesji. Obawiamy się, że może dojść do zaprzepaszczenia jedynej szansy na zrealizowanie tak długo oczekiwanych planów budowy. Nie ma żadnej gwarancji, że środki zewnętrzne na takie inwestycje kiedykolwiek jeszcze się pojawią i że będą w takiej wysokości. Ponadto w przypadku rezygnacji z projektu trzeba liczyć się z wysokimi kosztami remontu obecnej siedziby biblioteki. Przez lata bowiem nie inwestowano w ten budynek, zakładając nową budowę. Obecne pomieszczenia, mimo iż dobudowane zostały w latach 1983-85 na potrzeby tej instytucji, do części istniejącego już wówczas w latach 70. budynku nie spełniają dzisiejszych wymogów. Coraz częściej starsi czytelnicy sygnalizują, że doskwiera im brak windy, a jest to coraz liczniejsza grupa osób, dla których możliwość korzystania z usług biblioteki jest niezwykle ważną życiową potrzebą. W tym miejscu chcemy Państwu przypomnieć, jak zrodziła się idea budowy nowej biblioteki. Otóż kilkanaście lat temu władze naszej gminy rozpoczęły starania o utworzenie centralnego miejsca dla wsi i gminy Iwkowa. Koncepcja nowej społecznej przestrzeni stanowiącej rodzaj rynku zaczęła się urzeczywistniać już w 2003 roku, kiedy to urząd gminy wykupił od GS-u grunt nad rzeką Belą, plac dawnego skupu żywca, a następnie poddano go rewitalizacji, tworząc wraz z okalającym go murem estetyczną przestrzeń. Następnym działaniem było nabycie kolejnej części terenu od spółdzielni po przeciwnej stronie skwerku. W ten sposób wyznaczono obszar nowego centrum wsi. W okolicy zabytkowego kościółka wykupione zostały prywatne działki i na ich miejscu powstał obszerny park. Po obu stronach ulicy postawiono nowe przystanki komunikacyjne. Plac główny wyłożono kostką brukową. Mało kto pamięta, że w tych miejscach stały niegdyś szpecące centrum wsi, brzydkie budynki, dziś już tylko widoczne na starych zdjęciach. Ostatnią fazą tych zmian ma być wybudowanie Iwkowskiego Centrum Aktywności na miejscu istniejących jeszcze do dziś zniszczonych i odstraszających swym wyglądem magazynów handlowych GS-u, prowizorycznie zakrytych przed ludzkim okiem. Przez kolejne kadencje starania urzędu związane z poszukiwaniem środków na dokończenie realizacji tego przedsięwzięcia były pozytywnie odbierane. Szukając przez ostatnie lata możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, poniesiono już koszty przygotowawcze, między innymi na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej. Zwieńczeniem rewitalizacji centrum gminy, jak możemy przeczytać w gminnym programie rewitalizacji na lata 2016-2024, Państwo braliście udział w tworzeniu tego programu, to tak na marginesie. I jeszcze na marginesie chcę tutaj powiedzieć, że tam dokładnie wpisane są w tą rewitalizację centrum kątów z wybudowaniem sali gimnastycznej. To wszystko jest wpisane, Państwo żeście nad tym cały czas pracujecie i to wszystko jest zapisane. I tam jest wpisane 5 milionów na konty, jak zobaczyłam. Ale to tak na marginesie.
Budynek ten ma łączyć funkcje kulturalne, społeczne i usługowe w celu, to jest zapisane w tym programie, zmniejszenia wykluczenia społecznego wśród starszych grup ludności, aktywizacji dzieci i młodzieży oraz stworzenia kompleksowej infrastruktury społeczno-kulturalnej. Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu dla potrzeb prowadzenia Gminnej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Iwkowskiej, a także bazy, gdzie szczególnie młodzież znajdzie miejsce do zagospodarowania wolnego czasu. Dodatkowo na terenie zmodernizowanego obiektu znajdą miejsce dla siebie także działające na tym obszarze organizacje pozarządowe. Szanowni Państwo, prowadzenie i utrzymanie co najmniej jednej biblioteki w gminie wraz z odpowiednią liczbą filii oraz punktów bibliotecznych należy do zadań własnych gminy. W powiecie brzeskim Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej wraz z filią Wojakowej stanowi jedną z najmniejszych sieci czytelniczych, a mimo to ma opinię prężnie działającej instytucji z wysokimi wynikami czytelniczymi i cennymi inicjatywami wydawniczymi z zakresu regionalizmu. Szanowni Państwo, jest to instytucja kultury działająca na rzecz całej naszej gminy. Z jej usług związanych z szeroko pojętym rozwojem czytelnictwa korzystają wszyscy mieszkańcy lokalnej społeczności. Biblioteka jako centrum społeczne pełni funkcje integracyjne, stanowi po domu i pracy tak zwane trzecie miejsce, gdzie mieszkańcy mogą w sposób zupełnie niesformalizowany przychodzić, rozmawiać, wyrażać opinie i poglądy i spotykać się z innymi mieszkańcami. Poprzez swoją działalność czytelniczą, kulturalną czy informacyjną wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, mobilizując ich do aktywności w życiu własnego regionu. Istotne znaczenie dla lokalnej społeczności mają gromadzone w bibliotekach dokumenty życia społecznego, ulotki, afisze, fotografie, prasa lokalna i tym podobne. Gromadzenie tych zbiorów służy edukacji regionalnej, w czym dużą rolę odgrywa współpraca z mieszkańcami, dyrektorami szkół i nauczycielami. Dane statystyczne za rok 2019 są w pewnym stopniu odzwierciedleniem tej działalności. Otóż z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej korzysta 1245 czytelników. W Iwkowej jest to 953 osoby, w Wojakowej 292, w tym dzieci do lat 5 – 92 osoby, od 6 do 12 lat – 342 osoby, 13 do 15 lat – 154, młodzież i dorośli – 16 do 19 lat – 85 osób, 20 do 24 lata – 65 osób, 25 do 44 lata – 322 osoby. 45 do 60 lat 109 osób i powyżej 60 lat 76 osób. Księgozbiór w obu bibliotekach liczy 31 600 książek, z czego w Iwkowej to jest ponad 23 000, w Wojakowej ponad 8 tysięcy. Ponadto zgromadzonych zostało wiele zbiorów i eksponatów związanych z naszym regionem, które powinny być w przyszłości bardziej dostępne i wyeksponowane. W ciągu roku wypożyczono 21 530 książek i czasopism. Z 37 wydarzeń zorganizowanych w obu bibliotekach, między innymi spotkania z dziećmi, lekcje biblioteczne, spotkania regionalne, konkursy recytatorskie, spotkanie autorskie i tym podobne, skorzystało 792 osoby. Odnotowano 10 073 odwiedzin. Średnia dzienna w Iwkowej to 27 osób, w Wojakowej 19. Ponadto odnotowano 9201 wejść na stronę internetową biblioteki. Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pozyskano 11 900 zł na zakup książek i jest to 50% wkładu, który włożyliśmy z dotacji. Z akcji Mała Książka, Wielki Człowiek dla dzieci od 3 do 6 lat skorzystało 102 dzieci. Oczywiście przyprowadzili też ze sobą swoich rodziców.
Jak duże znaczenie ma biblioteka dla mieszkańców naszej gminy, mogliśmy się przekonać także podczas realizacji projektów unijnych prowadzących do wydania publikacji albumowych, takich jak Dzieje Gmina Iwkowa fotografią malowane, czy Dzieje Gminy Iwkowa i Koskie Role. Inicjatywa ta spotkała się z niezwykle pozytywnym przyjęciem w lokalnej społeczności. W trakcie ich realizacji zaangażowanie mieszkańców przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Wciąż otrzymujemy sygnały świadczące o tym, że mieszkańcy z niecierpliwością wyczekują na kontynuację tego dzieła. Kultura lokalna ma ogromny wpływ na nasze życie społeczne. Jest niezwykle ważna, bo jest czymś, co łączy nas z poprzednimi i następnymi pokoleniami. Pozwala nam się rozwijać, kształtuje osobowość, buduje naszą tożsamość i specyficzne więzi wynikające z poczucia naszej odrębności od innych gmin. Dlatego warto w nią inwestować, bo jest to inwestycja w nas samych. Oszczędności na kulturze nikomu nie wyjdą na dobre. Spowodują, że wysiłek wielu naszych poprzedników zostanie na długie lata zniweczony. Szanowni Państwo, wiele zmieniło się w Iwkowej w ostatnich latach, a zauważyć to można, gdy podsumowuje się wszystkie działania i zestawi je na przykład ze starą fotografią lub wspomnieniami sprzed 20 czy 30 lat. Budowa Iwkowskiego Centrum Aktywności to dalszy krok w tych zmianach. To inwestycja dla nas, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków, która uzależniona jest w tym momencie od Państwa decyzji. W związku z powyższym zwracamy się do Szanownej Rady Gminy Iwkowa z prośbą o kontynuację działań inwestycyjnych związanych z budową biblioteki. Sytuacja w oświacie nie powinna zaważyć na podjęciu przez Państwa decyzji negatywnej w tej sprawie, bo możemy wszyscy jako społeczność lokalna stracić jedyną szansę na wyczekiwaną od wielu lat inwestycję. Nie można także zaprzepaścić szansy na zmianę wizerunku centrum naszej gminy. Mamy nadzieję, że ten list otwarty do szanownych Państwa radnych gminy Iwkowa popierają mieszkańcy i nasi czytelnicy. Są dziś różne możliwości, by wyrazić w tej sprawie także swoją opinię, za co będziemy bardzo wdzięczni. Nie wiem, czy tu, proszę Państwa, wybrzmiało, bo to jest dość dużo tego tekstu i dużo informacji, czy to wybrzmiało, że jeśli nawet Państwo nie zdecydujecie się na wykorzystanie tych środków, które już są przyznane, oczywiście lista rezerwowa już czeka i tam są kolejne gminy, które tylko czekają, żebyśmy z tego zrezygnowali. Jeśli się po prostu na to nie zdecydujemy, no to i tak będziemy zobowiązani remontować ten budynek, który mamy tu naprzeciwko, wszyscy wiemy, jak on wygląda i podejrzewam, że to nie będą mniejsze koszty niż nawet ten wkład, który nam brakuje. Także naprawdę proszę zastanowić się na tym, w jakim jesteśmy teraz momencie. Chciałam tylko dodać jeszcze tak może bardzo takie moje osobiste tutaj na zakończenie. Nie jest mi obojętne, co się będzie teraz działo, jakie Państwo podejmiecie decyzje. Osobiście mnie także dotyczy ta sprawa. Mój mąż też jest nauczycielem, nie ma pół etatu, ale może też stracić miejsce pracy i nie jest mi łatwo znaleźć się w tej sytuacji, która jest. I myślę, że nie tylko mnie. Takiej sytuacji naprawdę jest więcej. Także dziękuję, przekażę ten list Państwu. My to opublikujemy, żeby po prostu mieszkańcy nie mieli do nas pretensji, że nic nie zrobiliśmy tutaj broniąc stanowiska biblioteki i czytelników. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? To ja tak może jeszcze w ramach sprostowania, ani likwidacja. Hasło likwidacja GOK-u ani likwidacja biblioteki nie padło od radnych. Radni również nie deklarowali, że wycofujemy się z budowy biblioteki. To nie były słowa radnych. A teraz proszę jeszcze pana wójta o ustosunkowanie się do wszystkich wniosków. Szanowni Państwo, obecnie w naszej gminie toczy się szeroka dyskusja nad tym, co się dzieje, w jakiej jesteśmy w sytuacji, co zrobimy na przyszłość. Każdy przedstawia swoje racje.
Z drugiej strony widzimy, jak wiele dobrego w naszej gminie się w tej chwili dzieje, jak wiele rzeczy się robi, ile jest zrealizowanych rzeczy, ile jest planów. Więc myślę, że ta dyskusja pomoże nam wszystkim do podjęcia odpowiednich decyzji. Te decyzje muszą być mądre, rozsądne, z myślą o przyszłości, z myślą o naszych dzieciach, z myślą o przyszłych pokoleniach. Szanowni Państwo, pozwolicie, że teraz przejdę troszkę do przyziemnych rzeczy, które tutaj były poruszone, chociaż wszystkie są ważne. Musimy stąpać po ziemi. Było pytanie o Fundusz Sołecki, więc Fundusz Sołecki to są pieniądze publiczne. W związku z tym one muszą być wydatkowane zgodnie z zasadami, jakie obowiązują wszystkich, którzy mają do dyspozycji środki publiczne. Więc muszą być odpowiednie przetargi, odpowiednie zapytanie cenowe, więc to musi być wszystko zgodnie z prawem. Dlatego nie da się powiedzieć, że komuś damy pieniądze, bo takiej możliwości nie ma. W związku z tym te zadania, które są, będą realizowane zgodnie z zamówieniami publicznymi. Oczywiście jest pytanie, czy w sytuacji, kiedy mamy problem z wydatkami bieżącymi, powinniśmy realizować te zadania, które są zadaniami bieżącymi, które są wydatkami bieżącymi, więc tutaj też nad tym musimy się wspólnie zastanowić. Następne pytanie, czy gospodarstwo może być kompostownikiem? Generalnie w regulaminie jest napisane, że ma być to miejsce służące kompostowaniu odpadów biodegradalnych i powinno to być wyznaczone, oznakowane i tam powinny być te odpady zbierane. Więc jako całe gospodarstwo, moim zdaniem nie, powinno być wydzielone miejsce, odpowiednio oznakowane, co ograniczone i tam powinny być zbierane te odpady. Nie musi to być kupiony z marketu jakiś kompostownik, bo takie są. Natomiast może to być własnym sposobem, może być z drewna, może być z innego tytułu, z innego budulca. Natomiast musi to być miejsce wyznaczone i służące do kompostowania tych odpadów biodegradalnych. Następna sprawa, wniosek o powołanie zespołu, tak jak żeśmy już wcześniej się wszyscy z tym zgodzili, jest to wniosek, który trzeba zrealizować. Jako tutaj urząd wystosujemy odpowiednie pisma do instytucji, które powinny w tym uczestniczyć i zostanie zwołane spotkanie takiego zespołu. Pytanie, czy starosta spotka się? Tak, spotka się, natomiast ostatnio ani myśmy nie mieli atmosfery, ani on też nie miał czasu, żeby rozmawiać na temat remontu drogi Wojakowa-Sechna. No i też na tym spotkaniu myślę, że wyjaśni przyszłość chodnika Wojakowej, bo to jest jedno z drugim związane. W momencie, gdyby był remont całej drogi, wówczas za środki pomocowe można byłoby ten chodnik zrealizować. Jeśli chodzi o kto pojechał do Poronina, pojechali przedstawiciele z gminy, natomiast tutaj z biura, z urzędu nie pojechał. Pani Jadzia nie pojechała z tego względu, że no nie pojechała po prostu. Następna sprawa, pobocza dotyczące dróg powiatowych, to będziemy o tym, przekażemy to wszystko do powiatu, tak jak to zwykle bywa. Następnie było pytanie o lokalny ośrodek wsparcia edukacji. W ramach tego grantu, tych środków, które są dostępne, można zdobyć 250 tysięcy złotych na określone działania. To jest działania dla osób dorosłych. To jest, można powiedzieć, działania mające na celu edukację przez całe życie, bo taki jest jakby cel. I to wygląda atrakcyjnie, z tym, że po wstępnej analizie, jaką żeśmy dokonali, no to tam jest potrzebny okres trwałości, czyli jak zakończymy wniosek, czyli dostaniemy te 250 tysięcy, wszystko zrealizujemy zgodnie z planem i ktoś nam te pieniądze wróci, to potem musimy przez następne 2 lata
utrzymać trwałość projektu. Więc tu jest pytanie, czy te koszty, które później będą, będziemy mieć możliwość sfinansowania tych kosztów potem. Zrobiliśmy rozeznanie. Czasem jest tak, że jedna gmina zrobiła wolontariat, czyli ci, którzy te szkolenia prowadzili, to w formie wolontariatu prowadzili je w następnym roku czy latach. Natomiast są gminy, gdzie przeznaczają około 100 tysięcy rocznie na kontynuację tego projektu, na trwałość tego projektu. Więc tutaj jeszcze nie ma decyzji, czy będziemy uczestniczyć w tym. Musimy to przeanalizować, czy mamy możliwości, żeby sfinansować okres trwałości po zakończeniu wniosku. Następny temat, który został poruszony, kładka w kątach. Jest zakupiony materiał. Myślę, że w najbliższym czasie będzie zrealizowany. Następna sprawa, ciąg pieszy w kątach. Tam ta droga jest powiatowa. Przekażemy, sprawdzimy, jak to wygląda wspólnie z powiatem. Natomiast z tego, co mi wiadomo, słupów usunąć się nie da. Więc tak to już jest od kilku, to już, że tak powiem, sprawdzaliśmy to. Natomiast tutaj poruszono przez panią przewodniczącą ta dziura w drodze powiatowej. Był inspektor nadzoru z dróg powiatowych, przyjechał, sprawdził. Oczywiście oni też muszą mieć zamówienia, muszą zapytać firmę o cenę. W związku z tym przypuszczam, że szukają wykonawcy w tej chwili i dlatego to jeszcze jest w trakcie. Poruszona przez tutaj pana radnego Struszkowa sprawa oczyszczania rowów. Nie wiem, czy w tym rowie są śmieci, czy tam jest trawa, czy inne. W każdym razie no, my też jako mieszkańcy jesteśmy sąsiadami takiej drogi, takiego rowu, więc no, też powinniśmy się w jakimś sensie czuć odpowiedzialni za to, co tam się dzieje, czy tam ta trawa z naszego pola jest, czy to jest zupełnie inna, czy tam są śmieci. W niektórych miejscowościach organizowane są takie akcje sprzątania wsi, więc być może uda się w ramach takiej akcji zorganizować grupę ludzi, która wysprząta, czy poprawi estetykę tych rowów. Oczywiście gminie możemy zlecić takie sprzątanie, tylko musicie państwo powiedzieć, że każda firma, która przyjdzie, oczywiście musi mieć za to zapłacone. Każda godzina, pracownik, składki, podatek, wszystko, oczywiście VAT, wszystko kosztuje i można, tylko gdy będziemy tak robić, pytanie, ile nam zostanie na inne rzeczy. Więc może spróbujmy sami poczuć się gospodarzami w naszej gminie i spróbować to w własnym zakresie zrobić, zwłaszcza przy takiej okazji jak Dzień Ziemi czy sprzątanie świata. Następna sprawa, rowy przy drodze, przy Lipowej, no to jest droga powiatowa, więc to też będzie przekazane. Znaki, jeśli tam są, no to oczywiście też będą poprawione. Pytanie o zwrot VAT-u, więc pierwsza instancja, mamy jakby wyrok pierwszej instancji pozytywny dla gminy, z tym, że to jest dopiero początek, on musi być prawomocny, to jest druga sprawa. Po prawomocnym wyroku dopiero Krajowa Administracja Skarbowa jest zobowiązana do wydania opinii wiążącej. Po tej opinii wiążącej dopiero możemy się zgłaszać, składać wnioski o zwrot tego. Natomiast chciałbym przypomnieć państwu, że na ten VAT myśmy zaciągnęli kredyt. My mamy kredyt zaciągnięty na tę inwestycję, to jest zadanie inwestycyjne i tych środków nie da się rozdać na bieżące zadania, bo to po prostu jest i myśmy to rozliczyli w fakturach i tak dalej, więc to prawdopodobnie albo zwrot VAT-u, albo na inne inwestycje można przeznaczyć. Prawdopodobnie, tak mówię, bo w tym momencie nie wiemy, jaki będzie efekt końcowy, czy będzie w ogóle ten zwrot tego VAT-u, natomiast na pewno są to środki inwestycyjne już z zawziętego kredytu wcześniej. Jak państwo wiecie, myśmy wcześniej planowali, że ten zwrot będzie na bieżąco, nie będziemy musieli kredytować, no ale przepisy na tyle się zmieniły, że po prostu byliśmy zmuszeni do zapłacenia tego VAT-u i wzięcia na to kredytu. Następna sprawa, tutaj pani z przedszkola, nikt nie ocenia źle waszej pracy, nie zrozumcie tego źle. To tutaj to byłoby niesprawiedliwe dla was i wielu innych osób, gdziekolwiek pracują. Każdy stara się jak najlepiej, jak może i wy też, i tutaj potwierdzam, że nigdy nie było żadnych złych ocen, czy
czy uwag do waszej pracy, to nie jest przyczyną. Czytam zmiany, które mogą być, bo to tak trzeba powiedzieć, no one są trudne, czy będą, czy nie będą. Myślę, że może ten zespół nam pomoże znaleźć rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie bez szkody dla pracowników, bez zwolnień, więc mam nadzieję, że coś takiego się uda wypracować. Szanowni Państwo, podsumowując te wystąpienia bardzo emocjonalne dotyczące GOK-u, biblioteki, nasza społeczność to jest tak mocno zróżnicowana. Każdy musi mieć swoje miejsce dla siebie, każdy ma różne zainteresowania, każdy ma czym innym się zajmuje, czy może się zajmować czymś innym. Dlatego musimy takie stworzyć warunki, żeby on był przyjazny dla wszystkich. I nie może być tak, że jedni będą kosztem drugich. Tu musi być jakiś zrównoważony rozwój, gdzie każdy się dobrze czuje w tej gminie, każdy wie, że o nim się myśli. Nie jest pokrzywdzony, ale też nie żyje kosztem drugiego. Więc taką sytuację musimy, takie rozwiązanie musimy znaleźć, które właśnie pozwoli nam wszystkim żyć w przyjaźnie nastawionej gminie do siebie i również spełniać te zadania, które wynikają nie tylko od naszego społeczeństwa, żeby jednak to, żebyśmy żyli tak w sposób dosyć taki szeroki, a nie bardzo ograniczony, bo życie też wymaga od nas nowych wyzwań i my musimy sami, ale również i młode pokolenie przygotować do tego, żeby tym wyzwaniom sprostać. Mam nadzieję, że to, co odpowiedziałem na początku, że mądrze, rozsądnie, bez emocji wspólnie rozwiążemy problemy, które są przed nami. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? To ja jeszcze. Proszę bo bardzo. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to musi być zapytanie ofertowe, że to trzeba wyłonić firmę. Tylko chciałam zapytać, bo my też jesteśmy gospodarzami u siebie i też chcemy mieć ładnie i po prostu chcemy się zapytać, czy to na przykład takie coś będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, jakby nam to pan wójt mógł. Ale pani dyrektor mówiła, że tam wszystkie dokumenty są przygotowane, wszystkie trzy oferty tam są, jedna jest wybrana z tych najlepszych i te rodzice są tylko koszt materiału. Ja zapytałem SMS-em w międzyczasie, jak państwo się tutaj pytali, otrzymałem informację, że jest na etapie rozpoznania cenowego. I na etapie rozpoznania cenowego jest sytuacja. To nie jest nic, że tak powiem, natomiast no nie podam, no jak będzie, bo to tak, jeśli będą gotowe dokumenty, będzie, no więc wtedy sprawa będzie jasna. Natomiast jeśli nie mam konkretnej daty, trudno, żebym tutaj podejmował zobowiązanie, jeśli to jeszcze nie zależy ode mnie, bo różne sytuacje mogą być, ktoś się może wycofać, może nie złożyć oferty, więc może być różnie. Więc mam informację, że nie ma rozpoznania, że albo nie jest zakończone rozpoznanie cenowe. O. Jeżeli takie nastąpi i będzie możliwość uruchomienia tych środków. Będziemy rozmawiać na temat Funduszu Sołeckiego. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, pan Grzegorz. Przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki zawodowe. Szanowni Państwo, słuchałem chwileczkę sesji i też po naszych ostatnich sprawach mam pewne przemyślenia i niestety stało się najgorszego to, co myślałem, nie? Całe to zamieszanie wokół szkół spowodowało skłócenie pewnych rzeczy. Z tego, co wiem, dzisiaj pani z biblioteki przedstawiała swoją pracę, pan dyrektor też pokazywał, że GOK jest ważny, nikt nie twierdzi, że nie. Moja wypowiedź ostatnia, na ostatniej sesji miała na celu, w mojej wypowiedzi odniosłem się do tego, co było na prezentacji. Wójt na prezentacji pokazał między innymi, że jeżeli nie zrobimy czegoś ze szkołami, no to albo będziemy musieli zamknąć bibliotekę, zamknąć GOK. Więc myślę, że niczyją intencją, jeżeli rodzice uważacie inaczej, to potwierdźcie, niczyją intencją nie było zamykanie czegokolwiek. Oczywiście powiedziałem, że jakbym miał do wyboru zamknięcie GOK-u, czy zamknięcie biblioteki, zamknięcie szkoły, jako rodzic, mówię oczywiście otwarcie tutaj, wolę, żeby była szkoła, bo
pewne rzeczy to już jest luksus. I to potwierdzam, ale myślę, że takiego scenariusza nie będzie. I jeszcze jedna myśl mi przyszła, której miałem nie wypowiadać publicznie, ale w świetle tego, co się dzieje, to powiem. Ostatnio pan wójt na sesji powiedział, że problem ze szkołami to nie jest problem wójta, to nie jest problem radnych, to jest problem nas wszystkich. Było coś takiego powiedziane, możemy wrócić do nagrania, problem nas wszystkich. Tylko nikt się nas wcześniej nie pytał. Teraz, kiedy jest problem, to mówi się, że to jest problem nas wszystkich. Tylko nikt wcześniej się nas nie pytał o to, czy robimy to, czy robimy tamto, w którą stronę idziemy, czy pożyczamy pieniądze na to, czy nie pożyczamy na tamto. Więc jeżeli się nikt wcześniej nas tego nie pytał, to nie próbujcie. Myślę, że to trafi do tych, którzy... Nie ma trafić do wszystkich, ale myślę, że do tych, co powinno trafić, to trafi. Więc nie próbujcie przerzucać teraz odpowiedzialności na nas wszystkich. Stawiacie nas, rodziców szkoły w Nagorzu i w Dobrocieszu, jako odpowiedzialnych za całe zło. Bo jak zostaną te szkoły, to nie będzie pieniędzy na GOK, nie będzie pieniędzy na to w Nadolu. Połączymy klasy, to nie damy na IWE. Oczywiście... W całe zło dzisiaj wychodzi, że to są rodzice z Nagorza i rodzice z Dobrociesza, bo za wszelką cenę bronią tych szkół. Dalej nie wiemy, jaka jest korzyść zamknięcia tych szkół, a już wszyscy są pokłóceni. Szanowni Państwo, to nie tak. Więc jeżeli mówimy, że chcemy rozmawiać, to zacznijmy rozmawiać, a potem róbmy ferment. Wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie swoich argumentów obronić. Ja dzisiaj nie wiem, jaka będzie korzyść, bo może rzeczywiście, jak siądziemy do liczenia, czy pokażecie to, to może rzeczywiście trzeba się będzie nad tym zastanowić, bo będzie korzyść. Wtedy będzie problem do rozwiązania. Ale dzisiaj jeszcze nie wiemy, jaka będzie korzyść. Nie wiemy, co to da, a już wylało się tyle złego, tyle takich antagonizmów wewnętrznych, że naprawdę to nie jest warte. Dziękuję i przepraszam, ale musiałem to powiedzieć. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na początku dzisiejszego wystąpienia, rozpoczęliśmy dyskusję na temat, taką publiczną dyskusję na temat tego, co się dzieje w gminie, co się powinno dziać, jak powinno to wszystko być poukładane, więc trudno było wcześniej mówić, jeśli nie było dyskusji, nie mieliśmy danych, nie mieliśmy informacji, skąd się, z przyczyn, które są, więc nie było dyskusji, więc trudno, żeby Państwa za to, że tak powiem, obciążać i to jest normalna sprawa. Natomiast dyskusja rozpoczęła, dyskutujemy. No trzeba przyznać, że są duże emocje. To one są chyba bardzo duże i teraz, że tak powiem, musimy troszeczkę ochłonąć, troszeczkę spokojniej popatrzeć na to, przeanalizować, przeliczyć, przemyśleć to wszystko i być może uda się wypracować. Nie jest prawdą, że całe zło to są rodzice z tej czy z tej wsi, bo to nie jest prawdą. Problem leży gdzie indziej i to jakby można powiedzieć, że w jakim sensie to, co w tej chwili mamy, to jest, są czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu. I to jest bardzo przykre, bo my musimy to rozwiązać, natomiast nie mieliśmy wpływu na przyczyny. Tak to w skrócie powiem. Dziękuję. Mnie się można. Proszę. Mnie się tak wydaje, jeżeli już o tym rozmawiamy, o tych wszystkich sprawach, że te wszystkie sprawy, które teraz są z szkołami, no ci, co by powiedzieli się gdzieś tam, że GOG niepotrzebny, że biblioteka niepotrzebna. Wszystko nie jest tak. Zaczęło się od tych tabelek właśnie, tak jak tu powiedział Grzesiu, i to ludzi wprowadziło ten zamęt między ludźmi. Nie wiedzieli, co, jak czy się wszystko rozwiązuje, jak się to ma właściwie skończyć. A ja sobie myślę tak po cichu, gdy tak powstanie ten zespół i jeżeli by wyszło wszystko dobrze, że szkoły pozostają, co mam bardzo nadzieję, jedna i druga, i wtedy jak tym ludziom będzie można powiedzieć, po co żeśmy robili te wszystkie zamieszania takie? Bo to poskutkowało, no czym? Tym, że my pewne rzeczy teraz może usegregujemy, będzie to więcej kontroli na to wszystko, ale ile ludzi między sobą jest skłóconych, ich uczucia są naruszone. Także tu od tej strony to naprawdę bardzo wiele. Dziękuję serdecznie. Ktoś jeszcze? Nie widzę. Wobec tego kończę 19. sesję Rady Gminy. Dziękuję wszystkim za przybycie.